Witam serdecznie, salonik polityczny Telewizja Republika, w saloniku Mariusz Gierej, Stanisław Janecki i Łukasz Warzecha. Dzień dobry. Dawno się nie spotkawaliśmy w tym podstawowym ongiś składzie naszego gremium, a tydzień polityczny za nami, no, z takim tygodniem, które to trudno podsumować, bo największym wydarzeniem była zmiana nazwy przez formację, która dotąd nazywała się Solidarną Polską, a teraz się nazywa Suwerenną Polską. Jak mówię, to jest największe wydarzenie polityczne weekendu, co chyba samo w sobie świadczy, że nie obfitował on w wielkie naprawdę wydarzenia. Niemniej spróbujmy się zastanowić nad tym, po co zmieniać nazwę, której i tak niewielu, wydaje mi się, wyborców ją kojarzyło, bo dla takiego przeciętnego wyborcy zaryzykuję stwierdzenie, to jest po prostu Ziobro już i Ziobro i ewentualnie partia Ziobry, ale też mało kto wie, że jest jakaś partia Ziobry, bo dla przeciętnego wyborcy Ziobro jest po prostu jednym z polityków PiSu, może trochę skłóconym z premierem, ale to wszystko. Czemu ta konwencja i ten rebranding, jak to się nazywa, ma służyć? Ruch ryzykowny, ale nie bezsensowny. Taki, mam wrażenie, ryzyko z nadzieją, że ono coś przyniesie. Ryzykowny z oczywistych powodów, bo jak rzeczywiście jest mało rozpoznawalna nazwa partii, a była mało rozpoznawalna, to zmiana tej mało rozpoznawalnej na jeszcze mniej rozpoznawalną siłą rzeczy na pół roku przed wyborami oczywiście ze sobą ryzyko niesie i nie wiem, czy to się uda. Natomiast ja myślę, że politycy skupieni wokół Zbigniewa Ziobry liczyli po pierwsze na efekt pewnego rozgłosu, że skoro jest zmiana nazwy, to ta nowa nazwa się bardziej przebije niż ta stara. Ale sam fakt, że o tym rozmawiamy, dowodzi, no, że ktoś usłyszy, sposób, aby zrobiły rak ryba. Mają nową nazwę, znaczy, że są w ogóle czymś jednak jakimś osobnym bytem, który ma swoją nazwę. Otóż to. I nie tylko osobnym, ale jednak zmiana na solidarna, na suwerenna też sygnalizuje pewne przeniesienie akcentów. Bo solidarna, no można było to odnosić do, powiedzmy, solidarnej polityki społecznej czy czegoś takiego, ale to jest takie ogólne. Natomiast suwerenna w kontekście tego, co się dzieje przede wszystkim wokół relacji Polski z Brukselą, a już szczególnie wokół tych tematów, na które politycy Ziobry kładli szczególny nacisk, czyli przede wszystkim tematów klimatycznych, to jest ewidentna próba wybicia swojego votum separatum wobec przede wszystkim stanowiska obozu premiera Morawieckiego w tych sprawach przed wyborami. No i teraz tylko jest pytanie, czy za tym stoi generalna chęć odróżnienia się, wytargowania więcej, nie wiem, być może wytargowania lepszych miejsc na listach, czy też, jak twierdzą niektórzy, do czego ja nie jestem przekonany, ale rozważmy tę hipotezę, wciąż jakiś plan awaryjny dotyczący ewentualnego przymusu startu osobno, no bo będzie jednak to ustalanie list i nauczka, którą dostał Jarosław Kaczyński, to akurat właśnie ze strony Solidarnej Polski, czyli jak się da politykom Ziobry zbyt dobre miejsca, to oni dostaną zbyt dobry wynik. Oni nie mieli dobrych miejsc. Oni mieli tak dużo pieniędzy, że weszli pomimo tego, że mieli słabe miejsca. Tak, ale oni wykonali bardzo dużą pracę. Ale teraz jest pytanie, co będzie, jeśli nastąpi próba zepchnięcia ich na jeszcze gorsze miejsca na listach wyborczych. I tutaj moim zdaniem jest jakaś opcja, że być może to jest taki wariant awaryjny szykowany na taką okoliczność. Że na samodzielny start? Oni sobie jak z takim starym małżeństwem, coś tam. Piąty rok się stracą, tak bo rzucę cię, odejdę od ciebie, wyrzucę cię. Też tak raczej myślę, ale wyślę ci papiery. Na tym kongresie takie słowa, że jesteśmy przygotowani na wariant samodzielnego startu w ten sposób, że mamy kandydatów na wszystkie okręgi sejmowe i senackie, czyli takie rzeczy padły. To jest oczywiście podbijanie czy tam lewarowanie sobie pozycji, ale Łukasz słusznie zauważył, że sama nazwa ma znaczenie, bo Solidarność to była nazwa defensywna, a Suwerenność to jest nazwa ofensywna. I to ma też... A to nie jest tak, przepraszam, że już ten podział na Polskę Solidarną, polsko-liberalną, który kiedyś działał, no, Tusk jest bardziej solidny. Tusk obiecuje wszystko wszystkim. Babcinę, 1500 plus na głowę tego. Inna sprawa, czy ktoś mu wierzy, ale nie jest to już linią podziału. Poza tym to jest takie mówienie. Skoro my zmieniliśmy nazwę, to znaczy, że możemy zacząć
od nowa i też na nowych warunkach się umówić z tą większą partią. Więc to cały czas są takie manewry. Następny element jest taki, niektórzy mówią, że to zostało ustawione. Ustawione w ten sposób, że jest radykalniejsza suwerenna Polska, to znaczy, że to jest recepta na Konfederację. To znaczy, że się odzyska część wyborców, która mogła po drodze odejść do Konfederacji, więc jeśli jest we własnych szeregach i to tak pytanie, czy mocniej związana, czy mniej związana partia pod tytułem Suwerenna Polska, która w kwestiach europejskich mówi najczęściej rzeczy, jeszcze przelicytowując momentami nawet Konfederację, to w ten sposób Konfederacja straci część tego zaplecza i powstały głosy, ja ich nie potwierdziłem ani po jednej, ani po drugiej stronie, w sensie i u Prawa i Sprawiedliwości, ani w obecnie suwerennej Polsce, żeby to była ustawka na Konfederację, czy jakoś tam uwzględniająca te sytuacje. Natomiast może, przepraszam, to być myśl w samej suwerennej Polsce. Może to być, zdecydowanie. Ustawki, tylko, tak. Że tak. Mogą oni tak kombinować i przyjść na przykład do prezesa Kaczyńskiego i powiedzieć, słuchaj, no my jak tu nas wyrzucisz, dajemy ci coś fajnego, co jest bronią przeciwko tym, którzy mogą podebrać wyborców. Więc tu jest kilka właściwości w jednym i albo mogą się zrealizować niektóre, albo się nie muszą zrealizować. W każdym razie, jeśli by to racjonalnie, pasywa, aktywa, to tu jest więcej za niż przeciw, powiedziałbym. Taka wymiana zdań, bo tam potem wychodzi pan Terlecki, który jak wiadomo nic nie mówi, czego nie mówi. Tak, ale mówię, że akurat jest kilka osób w PiS-ie, które mają taki przywilej mówienia w imieniu prezesa, nie mówiąc w imieniu prezesa, ale że tak takie podśmiewanie z ziobrystów, że co oni tam obronią suwerenność z 1%, my tutaj to PiS broni suwerenności, oni mu na to, że to 1% to on dostał w wyborach i go wciągnęli koledzy z dalszych list, z dalszych miejsc na liście, za takie wymiany. Myślę, i Mariuszu, teatrzyk, czy tam rzeczywiście jakieś emocje złe dzielą te dwa środowiska? Znaczy, po pierwsze, panowie, umówmy się, zmiana nazwy jest potrzebna ze względu na to, że tam jest kłopot z rozliczeniem finansowym. Rozliczeniem finansowym, no. Ale żeś pojechał przy ziemię. Przepraszam, no, ale poważnie zmiana nazwy, co tutaj zmienia z tym rozliczeniem? Nowy wpis, tak. I jakby nie dziedziczy się tamtej kasy. Znaczy, tej samej błędów. Problemów z tamtą kasą bardziej. Bo ja tak się zastanawiam, bo rebranding to jest stary numer biznesowy, prawda, żeby nie płacić podatków, te wielkie koncerny, jak robią rebrandingi, ale nie myślałem, że tutaj może jakiś finansowy. No po co? Szymon Hołownia zrobił to samo przecież z powodu sprawozdania finansowego. Mają bardzo biznesowe podejście, jak widać. Jest okej. Może coś z tego kiedyś dla Polski my będzie. My tu chcieliśmy ideowo, górnolotnie, a Mariusz wszystko przedusza. Dobra. Do gleby. Nieprzyjemne z pożytecznym połączyli. Tak, nie przeduszam. No, gdzież bym śmiał przeduszać taką siłę nośną i lotną? To w ogóle nie. Staszek, nie rozumiesz mojej koncepcji. Jest taka hipoteza, że finanse mogły mieć z tym coś wspólnego. Jest taka hipoteza. Druga oczywiście to jest kwestia negocjacji list, miejsca na listach z PiS-em. Tym bardziej, że pan Ziobro dość zirytował sporą grupę chyba posłów koalicyjnych, którzy niekoniecznie chcieliby go widzieć. I stąd też, ty wspominasz o panu Terleckim, ale ja wspomnę jeszcze o panu Sobolewskim, który, prawda, jeszcze bardziej chyba nacisnął, nadepnął na Zbigniewa Ziobrę. No bo jest sekretarz generalny, to musi. mówiąc przecież, że no w zasadzie cieszymy się, że Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro nic nowego nie powiedziała, tylko powtarza to, co PiS wymyślił i prowadził. Cieszymy się, że jesteśmy, prawda, takim wzorem dla Solidarnej Polski. A pamiętasz szorstką przyjaźń? Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller. To tak zaczyna przypominać trochę. Pamiętam. Te relacje. Zwróćcie uwagę też państwo, jak Zbigniew Ziobro mówił o jak wymieniał polityków Zjednoczonej Prawicy na konwencji. Wspomniał z imienia i nazwiska, wspomniał dwie osoby z pełnym szacunkiem. Była to pierwsza osoba, to oczywiście prezes Jarosław Kaczyński. To w ogóle nie ulega wątpliwości. A następnie taką drugą osobą była Mariusz Błaszczak, prawda?
który został poklepany po plecach we wszystkie możliwe strony. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że Ziobro sobie wymyślił, że namaści, że tak powiem, następcę Mateusza Morawieckiego. Pytanie, czy nie był to pocałunek śmierci raczej? Wydaje mi się, że Błaszczakowi to nie zaszkodzi raczej. To zdanie Zbigniewa Ziobry może zostać niezauważone. Ale może to raczej takie chcieństwo, szczerze mówiąc, taka nadzieja, że może właśnie już... No wiesz, był tam podjazd pod premiera Mateusza Morawieckiego, nie wymieniany z imienia i nazwiska, ale był podjazd, więc... No bo on jest w kontekście całego FIFA. Fit for 55. Zawsze się zacina. Myślałem, że wrzucę później ten temat, ale rzeczywiście to ma wpływ chyba na te układanki. Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy się w ogóle na konstrukcję tej konwencji, to tam nie było nic nowego. Czyli krótko mówiąc... A co ty byś chciał nowego? Powiem ci uczciwie, Rafał, znaczy Łukasz, dla mnie osobiście to było przyznanie się w dużej mierze do niemocy przez Zbigniewa Ziobro. Ja nie mogę, kiedyś nie mogłem tego, bo był Donald Tusk. Teraz nie mogę, bo PiS. Albo Morawiecki. Albo ten, albo tamty. Czyli krótko mówiąc, Mariusz, pokaz nieskuteczności... Nie podśmiechujki marszałka Terleckiego, że jesteście tam przystawką i se tu cieszcie się, że macie właśnie, parę spółeczek. Nie, jest największym problemem, bo to, że nic nowego, to też nie jest problem. Dlatego, że oni mają na czym budować, a bardzo byli konsekwentni przez kilka dobrych lat w krytykowaniu i to czasem całkiem merytorycznym krytykowaniu przede wszystkim kwestii klimatycznych. Tylko co jest ich problemem? Wiarygodność. Dlaczego? Nie. Dlatego, że są częścią tej władzy. I tu nawiązując do tego, co powiedział Staszek, to będzie oś sporu pomiędzy nimi a Konfederacją. Konfederacja będzie cały czas pokazywać, może i oni mówią sensownie, ale siedzą w rządzie, który to wszystko tak podpisuje. Głosowali za tym. powiedzieć. Więc cała ta konstrukcja tej konwencji, ten przekaz Ziobry jest w ogóle kontrskuteczny, bo jeżeli on miałby trafić do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to Jarosław Kaczyński wie jedno. Konfederacja nie weźmie Zbigniewa Ziobro do siebie, bo po co? Ma się ubrudzić, że tak powiem, Zbigniewem Ziobro. Jeżeli Zbigniew Ziobro wystartuje samodzielnie, to nie ma w ogóle żadnych szans, prawda? Więc... Nie ma o czym w ogóle dyskutować. Może na 3% na subwencję. Ma szansę urwać te kilka mandatów PiS-u, które zadecydują o to, czy PiS może samodzielnie rządzić, czy nie. Bo to powiedzmy, że wejść do Sejmu, to może by rzeczywiście suwerenna Polska nie weszła. No ale mówmy się, to jest... Ale 2-3% nie urwie Hołowni ani Platformy. Tak, ale Rafale, tutaj... Ale to jest bardzo słaba pozycja negocjacyjna. Ale to jest takie, mogę cię ugryźć. Chcesz mieć wszystkie palce, czy ten jeden cię ugryzę. Uwaga techniczna, bardzo ważna. System Donta podziału mandatów jest tak skonstruowany, że paradoksalnie, gdyby Ziobro poszedł osobno i się odbił o próg, to wtedy PiS jako wygrywający nie traci na tym, tylko zyskuje. Tak. Nie traci, tylko zyskuje. Tak. To musielibyśmy dokładnie przeliczyć. Nie, tu jeszcze jedna, rzecz, która się stała w tym długim majowym weekendzie. Ja po prostu przecierałem okulary ze zdumienia. Otóż w miejscowości Koszkiew w Małopolsce, niedaleko Krakowa, wystąpił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wiem, czy to miało związek z tym, co robiła Solidarna Polska, bo to było wcześniej. I powiedział na Unię, że Unia tak ewoluująca to jest skandal, to jest katastrofa, nie może tak być. O co chodzi? Z tym zdziwieniem państwa zostawimy na czas przerwy, po której wrócimy i wyjaśnimy, o co chodzi.